Czołem i kolanem. Tym razem do zaprezentowania mam swój własny rower, którego może gdzieś widzieliście na filmach na Google Plusie, ewentualnie na Twitterze. Jest do rzeczy. Przede wszystkim jest to składak, czyli rower złożony przeze mnie według mojego własnego pomysłu. Jest on oparty przede wszystkim na ramie Akcenta. Jak widać, jest trochę rama poklejona, a to głównie z tego względu, żeby przewody czy sakwa podsiadłowa nie ocierała mi o ramę. Jest to rama Akcent Nordab, rozmiar 20 cali w kolorze takim, jak widać. Jest zbudowany z aluminium ze stopu 7000, czyli w teorii twardszy. W praktyce trudno powiedzieć. Jeździłem poprzednio na ramie Rometa Orkana. No jest to na pewno rama jest inna niż rama Rometa. Amortyzator nazywany kowadłem, przez wielu hejtowany SR Santor NCX. Amortyzator ze sprężyną stalową, tłumieniem olejowym o skoku 63 mm, również z blokadą. Koła. Dokładnej specyfikacji wam nie podam. Wiem tyle, że są to obręcze Rodi o szerokości bodajże 17 mm, 17 bądź 19. Mówię o szerokości wewnętrznej. I o piastach Novatek, dosłownie opartych na łożyskach maszynowych. Przednie tylne koło jest zaplecione przez jeden sklep, można tak powiedzieć. Trudno by powiedzieć, że tego sklep, nie pamiętam. Z przodu są dwa łożyska maszynowe, z tyłu również dwa. Natomiast w samej piaście, już są łożyska kulkowe. Wewnątrz, czyli można powiedzieć, że to nie ma pełnego ułożyskowania maszynowego. No szkoda. Wolałbym cztery łożyska maszynowe. No ale mimo wszystko same koła kosztowały mi niecałe 400 zł. Oczywiście 128 cali, tak? Tak jak w rowerze trekkingowym. Opony. Schwalbe Marathon Mondial. Że to jest Mondial Performance, trudno mi powiedzieć, czy jest jakiś model. Ja wszystkie nazwy, jeżeli nie powiem teraz dokładnego modelu, w sumie nie pamiętam, to umieszczę gdzieś w napisach filmu. Są to opony w szerokości około 400 mm. Zresztą pokazuje ta etykieta. Jak widać, pompować można ją ciśnieniem 3,5 do 6 bar. Ja pompuję przy mojej wadze 62-64 kg do około 4-4,5. Więcej raczej nie. Chyba, że faktycznie będę wiedział, że dużo jeździł po szosie. A wtedy do 5 bar. Więcej naprawdę nie potrzeba. Kierownica. Kierownica jest Akcenta w szerokości 70 mm, delikatnie wygięta. Typowa kierownica MTB. Również nadaje się do trekkingu. Dokładny model być może umieszczę w opisie filmu, ile faktycznie go znajdę gdzieś na jakichś
fakturach. Mostki to jest Kal S. Model widać, jakiś Kal S Expert też, również umieszczę jego model w opisie. Jak widać, jest napis do góry nogami, a to z tego względu, że jest odwrócony. Teoretycznie ma kąt ujemny, ale też tak jest dodatni. To jest chyba mostek typowo trekkingowy, dlatego być może on przy negatywie nie jest tak nisko położony. Chwyty. Nawet nie pamiętam jakie. Nie, ale miękkie takie. Chwyty jak chwyty, zrobione z jakiegoś materiału neoprenoponownego. Jak widać, takie nietypowe kolory podkładek pod stery. Stery są również akcenta, tak jak kierownica i rama. Są to maszynowe stery, oparte na łożyskach maszynowych. Podkładki są ze starego Rometa Orkana, zresztą to widać w tym niebieskim kolorze. Przejdźmy do hamulcy. Mimo że rama widelec posiada miejsce na hamulce tarczowe, to jeżdżę na hamulcach typu V-brake. I tak, poprzednio miałem Promaxy, teraz jeżdżę na Shimano Alivio, na jakiś podstawowy model z jakimiś kotkami też shimanowskimi. Klamki oczywiście też Alivio. Nie ma żadnego szało, po prostu one działają. Nie mieszkam w górach, bardziej na płaskim terenie. Są nawet w stanie wyhamować rower. Czy faktycznie, jeżeli ktoś by jeździł w górach takim rowerem, no to wtedy te hamulce zamieniają się w system zarządzania prędkością, co najwyżej. Można po jednym zjeździe zjechać całkowicie klocki. No manetki. Manetki są to deorki, zwykłe deorki. Są dwie manetki, czyli widać, że nie mam popularnego napętu jednoblatowego, jeden na 1X. Lewa posiada 3 przełożenia, prawa 9. Nie mam ponumerowanych przełożeń, co uznaję trochę za wadę, ale są takie przedziałki, być może widać, można się zorientować, na którym przełożeniu jest się aktualnie. Skoro już manetka mowa, czas przejść do jednej z ważniejszych rzeczy, czyli napędu. Czyli napęd jest to Shimano Deore, ale jest to stary model, nie nowy. Co w sumie można już było przed chwilą zauważyć. Nowe modele są 10-rzędowe, ja mam jeszcze 9-rzędowy. Tak, z przodu korba jest w systemie zintegrowaną osią support na łożyskach Hollow Tech 2 shimanowskich, które były również w zestawie w tym wypadku. Pewnie zawsze są w zestawie. Przednia korba składa się z 3 tarcz. Największa ma 48 zębów, średnia 36, mniejsza 26. Do samej przerzutki również Deore M590 lub M591. No się różniły tym, że 590 bodajże była typowa MTB, obsługiwała mniejsze blaty, 591 obsługuje większe blaty. Być może są kompatybilne, nie mam pojęcia. Działa. Przerzutka tylna. Nie ma żadnej odmiany. Shimano Deore. 9-biegowe. Działa. Chociaż na temat jej będę miał coś jeszcze do powiedzenia. Czyli i kompatybilności kaset. A to za chwilę. Jest to przerzutka, też model M591, z tego co pamiętam.
na długim wózku. Widać, że zasyfiona, bo w sumie jest napęd tuż przed czyszczeniem i smarowaniem. Tym bardziej, że teraz po piasku jeździłem, bo to wiadomo. Zawsze jakieś. Kaseta. No znudzenia. Shimano Deore. 9-rzędowa. W przełożeniach 11 do 30. Typowa deorka ma 11-32. Natomiast mi jest takie, nie są potrzebne. Co do kasety, ona przy tym rowerze została zmieniana. Poprzednio użyłem kasety innej, Shimano Sora, tak, szosowej, żeby... Jestem zresztą tego typu osobą, której brakuje kilku zębatek między 15 a 16T. No ale powiem tak, nie spisała się. Z jednej strony ta przerzutka z kasetą Sora jest chyba niekompatybilna. Był ciągły problem z szóstym biegiem. On albo najczęściej źle wchodził. Szósty bieg licząc od największej, tak? Czyli po lewej mamy pierwszy i z szóstym biegiem był problem. I albo przerzucanie, był zawsze problem. Gdzieś potrafiło coś zaterkotać, nie wchodziło tak jak trzeba. Albo wiadomo, pod obciążeniem, znaczy nie takim dużym obciążeniem, bo pod dużym obciążeniem nie powinno się biegu zmieniać. Ale pod lżejszym obciążeniem wystarczyło zmienić bieg, przydepnąć i słyszałem po prostu ten nieprzyjemny dźwięk. Nie wiem, co, czy to faktycznie jest to niekompatybilne, ale w moim przypadku no, był problem z Sorą, z szóstym biegiem. Faktycznie kaseta Sora miała dużo krótsze przełożenia, od 12 do 26 bodajże, nie pamiętam teraz. 12, 13, 14, 15 to były najmniejsze biegi, więc faktycznie bardzo ciasno ułożone. To jest 11, 12, 14, 16, więc biegi są jakby postopniowane bardziej skokowo. Czuć, że przy przełączeniu, przerzuceniu na inną zębatkę bardziej zauważalnie zmienia się kadencja. Łańcuch, którego używam, jest poniekąd pozagrupowy. Jest to łańcuch Shimano XT, a nie Deore. No, używam wyższego modelu ze względu na trwałość. Teraz co do jeszcze linek i pancerzy. Widać, rama posiada zewnętrzne prowadzenie linek, co jest w sumie ich wadą i zaletą. Zaletą, bo bardzo łatwo je serwisować. I łatwo je wymieniać, jeżeli trzeba. No ale wadą, no bo wiadomo, to jak widać, moja sakwa trójkątna akurat tutaj w miarę się pasowuje. Natomiast jeżeli ktoś by chciał jakąś inną torbę, ewentualnie jakąś torbę tutaj położyć i jakąś mapę czy telefon w nią włożyć, no to byłby problem, tak? No generalnie, jeżeli ktoś by chciał jeździć z nim obłożone sakwami, to albo na przedni amortyzator, albo wykupić bagażnik. Tutaj jest zaklejone, są dwie śruby na bagażnik akurat. Ja mam zaklejone z tego względu, że zamiast tego akumulatora czasami montuję zapasowy i wtedy montuję go tutaj. Lepiej pasuje. Nie chcę, żeby się rama poobijała. Natomiast tutaj faktycznie są mocowania na bagażnik. Jakie to są pancerze, jakie linki, jeżeli znajdę, to wkleję tutaj gdzieś w opisie filmu. Natomiast nie są to najtańsze rzeczy, może nawet nie są w średniej cenie, tak? Zwykłe mają działać. Chociaż dla wielu jest to jedna z ważniejszych rzeczy. Faktycznie, jeżeli ma się dobrą linkę i dobre pancerze, to biegi wchodzą miodzio. Jeszcze z innych szczegółów, o których mogę tutaj wspomnieć. O akcesoriach, tak jak mówiłem, nie będę wspominał. One są albo będą recenzowane w osobnych filmach. Mam tutaj takie adaptery na błotniki. Jeżeli rdzewieje, no tak, rdzewieje, bo to już ma parę lat.
Tak ogólnie ten rower w tej konfiguracji, w sensie kół, napędu, ramy, przejechał już 10 tysięcy kilometrów. Ale część z tych podzespołów była jeszcze w starym rowerze, między innymi właśnie ten adapter na błotnik. Nie wiem, jak to nazwać, uchwyt na błotnik. Że drwieje, to jest efekt od soli, tak? No wiadomo, jeżeli się jeździ zimą, no to nie ma opcji, żeby nie trafiło się na sól. Dodatkowo jest rower trzymany na dworze. Ale tu w sumie mamy jeden błotnik. Od dołu jest w stanie ochronić ciało od wody, która jest na szosie. Tylny jest montowany tutaj na ten adapter. Zwykle go odkręcam, bardzo rzadko zmontuję zresztą błotniki. Prawdopodobnie przez to, że pogoda się tak szczęśliwie układa, że jak już przestanie padać, to jest sucho. Co do ramy, jeszcze jak wspominałem, tutaj jest miejsce do montowania tylnego hamulca wewnątrz trójkąta, czyli w cudzysłowie bardziej nowocześnie, chociaż teraz to pewnie standard. Teraz miejsce tutaj na stopkę, której nie mam. Stopkę mi tutaj robi drzewo. Z przodu, jak widać, też przy amortyzatorze jest miejsce na zamontowanie hamulca tarczowego. Ale koła mam w zwykłym systemie. Nie ma żadnego miejsca na zainstalowanie tarczówek. Trudno mi powiedzieć, czy kiedyś zmienię. Tylne oświetlenie, niemniej ważne, zwykłe chińskie, warte z 15 zł. Którego wielu ludzi mimo wszystko nie chce kupić i jeżdżą po nocy na Batmana, czyli na słuch. Trzeba ich po prostu wprost nazwać idiotami. Życie im niemiłe i tyle. Również z mniej ważnych akcesoriów, bo których będę recenzował, są no sakwa podśrubowa marki, moja to jest marka jakaś, Force. Z miejscem na jakieś tam dopingi, narkotyki i takie tam czasami narzędzia podręczne. Koszyk na bidon, jakiś aluminiowy bidon marki, co to jest? Elite. Mam dwa takie, ten jest bez żadnej izolacji temperaturowej, jest o pojemności 950 ml. Drugi mam 750 lub 700, tamten już jest izolowany. W środku, jak widać, jakieś wino czy coś takiego. Teraz o słowie wrażliwym na YouTubie, czyli o pedałach. Jak widać, trochę zjechane. To są zwykłe szymanowskie M520. Nie do zajechania. Używane razem z butami MT34 od Shimano, również podstawowy model.